Stopnie zagrożenia lawinowego prezentowane są w 5-stopniowej skali. Znajdziemy tu informacje o stabilności pokrywy śnieżnej, prawdopodobieństwie wyzwolenia zejścia lawiny. Znajdziemy też zalecenia dla ruchu osób. Na przykład przy trzecim, znacznym stopniu zagrożenia lawinowego, pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. W tych warunkach do wyzwolenia lawiny może dojść nawet przy małym obciążeniu dodatkowym. W szczególności na stromych stokach, czyli w terenie o nachyleniu większym niż około 30 stopni wskazanych w komunikacie lawinowym. Należy liczyć się także z samoistnym zejściem dużych i bardzo dużych lawin, będących w stanie uszkodzić drzewa lub nawet fragmenty lasu. W uzupełnieniu dodam, że małe obciążenie stanowi samotny narciarz lub snowboardzista jadący płynnie bez upadków, piechur poruszający się na rakietach śnieżnych lub grupa zachowująca prawidłowe odstępy pomiędzy uczestnikami, czyli co najmniej 10 metrów. Przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego warunki do uprawiania turystyki są w znacznej mierze niekorzystne. Niezbędne jest posiadanie bardzo dużego doświadczenia oraz umiejętność oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Przede wszystkim unikajmy stromych stoków, zwłaszcza tych wskazanych w komunikacie lawinowym jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Dziękuję za uwagę.